Dzień dobry, tym razem ja na kanale Na Zdrowie. Lidka zapytała się mnie, że może podzieliłbym się z wami moim sposobem na szybki sen. Nawet moje dzieci mówią, że tata, ty to po prostu, ja nie wiem jak to robisz, że w każdym miejscu jesteś w stanie po prostu zasnąć w kilka minut. Tak, mam na to sposób. Zanim do niego przejdę, myślę, że wiele z was również boryka się z takim problemem. Ja również to miałem, że jeśli w danym dniu jest dużo przeróżnych zadań, różnych aktywności, różnych problemów, to kiedy nawet fizycznie jesteście zmęczeni, kładziecie się do łóżka, nie jesteście się w stanie wyłączyć, w waszym mózgu, w waszej głowie kotłują się te myśli dnia z tego dnia czy z tego tygodnia i po prostu zasnąć się nie da. Mam rację? Myślę, że tak. Więc musicie tutaj potraktować waszą głowę jak komputer. Czyli mamy mnóstwo tych różnych programów, które sobie gdzieś tam działają i trzeba, słuchajcie, dodać jeszcze inny, który będzie na tyle absorbujący, czyli zajmujący, żeby tamte pozostałe programy nie mogły się przebić, ale na tyle relaksujący, żebyście mogli zasnąć. Tutaj wielkie dzięki, Kamil. Kilka lat podpowiedział mi ten sposób i słuchajcie, stosuję to do dzisiaj. Ja mogę zasnąć w każdym miejscu od tak. O co chodzi? Jaki ten program możecie zastosować? Najprostszy, znany mi właśnie, też tutaj dziękuję jeszcze raz, Kamil, to jest liczenie. Ale jeśli będziecie liczyć 1, 2, 3, 4 i tak dalej, to jest zbyt proste. Wasza głowa szybko przejdzie w tryb taki automatyczny i pomiędzy tymi cyframi będą się pojawiać znowu te myśli, których chcecie uniknąć, tak? O których chcecie zapomnieć, żebyście mogli zasnąć. Więc możecie zrobić coś trudniejszego, czyli liczyć w SPAC. 100, 99, 98 i tak dalej. To też jest zbyt proste. Jeszcze jest coś potrzebne. Kumpel tutaj właśnie podpowiedział mi, żeby dodać jakiekolwiek słowo jeszcze, przerywnik między tymi liczbami. Mówi, weź sobie tam, nie wiem, jakiś relaks na przykład. I oczywiście tego nie mówicie. Liczycie i kontynuujecie jak gdyby wymienianie tych cyfr poprzedzających, przedzielonych tym, powiedzmy, słowem relaks w głowie. I do tego jeszcze trzeba dodać oddech. Czyli podzielimy sobie to na przykład, że 100 relaks, 99 relaks i na 100 robię wdech, a na relaks robię wydech. I robię to, wiecie, po prostu cyk, 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 cyk. Czyli mega spokojnie, bez żadnego stresu, no bo idziemy spać w końcu, chcemy zasnąć. Spokojnie, głęboki wdech, głęboki oddech i sobie liczycie i dodajecie właśnie ten przerywnik jeszcze. Zadanie dla was. Jak zaśniecie? Poproszę pod wpisem, w komentarzach tego filmu, jaką cyfrę ostatnią zapamiętaliście. Nie uwierzycie. Nie uwierzycie, jak szybko jest się w stanie film wam urwać, jak mało człowiek pamięta na drugi dzień. Te pierwsze dni, pamiętam, które zrobiłem wiele, wiele lat temu, takie pierwsze próby, 80, jakieś 87 na przykład, czyli 13 cyferek tylko zapamiętałem. Więc to liczenie baranów, czy liczenie owiec, które gdzieś tam za naszych dziadków, jak my byliśmy mali i nasi dziadkowie mówili, to naprawdę ma sens. Czyli dajemy naszej głowie coś, co jest w stanie odwrócić uwagę od tych trosk dnia codziennego. Nie będziemy się wtedy martwić tym, że nie mogę zasnąć, a jutro muszę wstać szybko, jak nie wstanę, to jak nie zasnę, to będę zmęczony i tak dalej, i tak dalej. Więc taki jest oto mój sposób na szybki sen i spokojny. Do zobaczenia wkrótce. Na zdrowie. Hej.